Dzień dobry, witam serdecznie, Beskidzka TV. Chciałem zapytać, co panowie sądzą o oświadczeniu 800+, o nowym pomyśle naszej partii rządzącej? Nie zajmujemy się polityką. Nie, nic. Nie ma pani zdania na ten temat? Nie mam zdania na ten temat. Pewnie, że musi być. A co? Że dobry pomysł, tak? Pewnie. Tuskowi dać temu No takie słabe raczej. Ale nie podziela pan optymizmu rządzących, że to jednak spowoduje jakąś falę nowych urodzeń, przyrostu naturalnego? Raczej nie. Twierdzi pan zwiększenie kosztów życia i tyle, nie? No nie będzie lepiej na pewno, nie? Na temat tych złodziei to ja nie chcę w ogóle gadać, bo to są bandyci. Nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Dla mnie to nie jest... to jest dramat. I uważa pan, że to jest rozdawnictwo, tak? No, oczywiście, jak najbardziej. Niech dzieci mają, jest ich coraz mniej. Zresztą wy młodzi o tym coś wiecie, nie? No, tak. No czyli ten pomysł, że to świadczenie miało podnieść właśnie tą dzietność, trochę się nie sprawdziło, tak jakby. To zależy, jak się pracuje. To... proste, nie? Ja uważam, że to jest dobry pomysł, tylko że teraz dają 800+, ale tak naprawdę oni to dają z naszej kieszeni. Dlaczego pani uważa, że to jest dobry pomysł? Po prostu, no. Myślę, że to jest dobry pomysł. No. A nie sądzi pan, że skorzystają na tym rodzice, biedniejsi, małe dzieci? No ale co, tak rozdają to z własnej kieszeni? Tak od ciebie tam wyciąga z kieszeni i tak daje. Skąd to trzeba wziąć? A żeby to wziąć, no to trzeba chyba wziąć jakieś, podwyższyć podatki, podwyższyć jakieś inne płatności. Czyli boi się pan, że znowu droższe będzie życie, że wszystko pójdzie w górę, tak? Oczywiście, to jest normalne. Inflacja tak samo pójdzie do góry. Rodziny, które pracują, odprowadzają podatki, powinny dostawać 800+. Te rodziny, które nie pracują, żyją na koszt państwa, absolutnie nie powinni dawać im żadnych świadczeń. Teraz w telewizji 9-miesięczny chłopczyk pobity, zero opieki dzieci, Kamilek nie żyje. Na tym po prostu żeruje patologia i oni dostają pieniądze na alkohol. Nie boi się pani, że to świadczenie trochę znowu podniesie koszty życia całemu społeczeństwu? Oczywiście, że to podniesie, bo to oni działają na takiej zasadzie. Ja wam dam, ale oni to dają z mojego podatku, rozumie pan? Ja płacę podatki i oni mi to oddają w pewnym sensie. Nie jestem za PiS-em, ale jak dają, z mojej kieszeni, no to wezmę, tak? I jak dają, to brać? No jak dają, to brać, dokładnie. Dają, brać. Tylko nie patologii. Nie dawać patologii absolutnie. Lepiej dostać 500 czy 800? No, ale to przecież wszystko jest kosztem później inflacji, nie? No, jedni mówią, że tak, ale... Nie, no i szczerze mówiąc, mi to jest obojętne naprawdę. Jak dają, to dobrze. Jak nie dają, to źle. Aha. Czyli co, uważa pan, że powinni dawać, tak? Wie pan co, za moich czasów nie dawali nic. I co, i źle było? Przeżyłem. A teraz jakby nie dawali, to przeżyliby? Też by przeżyli. Uważam, że to głupota. Głupota. Podnosimy inflację sami. Lepiej jakby było mniej, a ceny wróciły do starych. Dawanie jest pustego. No ja nie wiem, jak oni to w ogóle sobie wyobrażają. 500+ na 800+. Dobry czy zły ruch? Dobry pomysł. Dobry pomysł? A dlaczego? Pod jednym zły, że ci, którzy nie pracują, na tym korzystają. Ja na przykład pracuję, może moja żona pracuje, bierzemy 500+, jest lepiej, ale pracujemy. A niektórzy to przeznaczają na coś innego, więc... A nie boi się pan, że podniesienie właśnie tej kwoty znowu spowoduje jakieś wyższe ceny czy inflację? Nie mamy na to wpływu, także co będzie, to będzie. Uważam, że to jest dobre dla dzieci. Jeżeli ma się większość dzieci, na przykład mam trójkę, uważam, że powinno być, żeby dzieci miały po prostu więcej. No bo teraz za 500 tak naprawdę to dużo się nie kupi dla nich. Okay, ale nie boi się pani, że to będzie kolejny przyczyn do tego, żeby inflacja wzrosła i ceny w sklepach były jeszcze wyższe? Cały czas mamy nadzieję, że spadnie w końcu. Na to liczymy. Ruch przede wszystkim przedwyborczy, także to przede wszystkim tak należy oceniać. I no pewnie przez niektórych oczekiwany, ale uważam, że to nie jest sposób na rozwiązywanie problemów w tym kraju. Uważam, że tego typu daniny to przede wszystkim jest zwolnienie się z odpowiedzialności za takie sektory jak służba zdrowia, jak oświata, ponieważ wiadomo, że rządzący tutaj nie dokonują żadnych gruntownych reform, dając pieniądze obywatelom, zostawiają im, żeby w jakiś sposób poradzili sobie sami. Uważam, że to jest pójście na łatwiznę, pójście najprostszą drogą i najprymitywniejszą drogą, no, do zwycięstwa. Przynajmniej tak mi się wydaje, że na to liczą.